Cześć, witam Was wszystkich na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie powiemy o zmianach, jakie nastąpiły na terenie polskim w drugiej połowie XIV wieku. A więc ostatnio pamiętamy, że rządził Kazimierz Wielki z dynastii Piastów. No i on miał także umowę z Węgrami, że w razie nie bezpotomnej śmierci któregoś z Piastów, tutaj władzę przejmują u nas Węgrzy, dynastia Andegawenów. No i Kazimierz chciał temu zapobiec i jeszcze przed swoją śmiercią usynowił swojego wnuka, Kazimierza IV, zwanego także Kaśkiem Słupskim, ale możni małopolscy postanowili dotrzymać umowy z Węgrami i na tronie obsadzili tutaj widocznego Ludwika Węgierskiego, na Węgrzech znanego pod nazwą Ludwik Wielki, gdyż bardzo się przysłużył właśnie wtedy Węgrom. Uważa się go za jednego z najlepszych węgierskich władców. Był on tam królem od roku 1342. On sobie też podporządkował państwa bałkańskie, a nawet zawładnął na krótko Neapolem, czyli rządził bardzo dużym obszarem ziem. W Polsce niestety nie bywał on bardzo często, raczej rzadko urzędował, a tak faktyczną władzę sprawowała Elżbieta Łokietkówna, a także panowie małopolscy. Dbał on na szczęście o interesy polskie, dlatego, bo zależało mu na obsadzeniu na tronie polskim po jego śmierci oczywiście córek, których miał całkiem sporo, no ale to oczywiście się przyczyniło tutaj w przypadku Polski do nadawania przywilejów miastom. Także wyłączny dostęp do Rusi Halickiej mieli kupcy polscy i węgierscy. Mieliśmy wtedy tutaj duży rozkwit polskiego handlu. Nawiązano nawet, Polacy nawet nawiązali kontakt handlowy z Flandrią. W 1374 roku Ludwik Węgierski, żeby zjednać sobie teraz rycerstwo, nadał przywilej koszycki, który był pierwszym przywilejem generalnym. Przywilej koszycki. Przywilej generalny oznaczał, że obowiązywał całkowicie obowiązywał stan rycerski wszystkich jego członków. No tutaj on polegał głównie na obniżeniu poradlne, o którym sobie mówiliśmy w przypadku Kazimierza Wielkiego. W 81 roku rozszerzono także ten przywilej na duchowieństwo. Tutaj możemy sobie dopisać duchowieństwo. Czyli już nie tylko... To jest W, nie V. Czyli już nie tylko stan rycerski. W 1382 roku Ludwik Węgierski umiera i mamy 2 lata bez królewia, gdyż nie wiadomo, kogo tak właściwie na tym tronie obsadzić. No, obsadzenie na tronie kobiety jakby z perspektywy polskiej nie wchodziło w grę. Było to w nocie prawnej było to niemożliwe. A władzę miała objąć Maria, królowa Węgier, wtedy już obecna, córka Ludwika Węgierskiego, a także żona Zygmunta Luksemburczyka. Nie podobała jej się kandydatura polskim władcom, także między innymi dlatego, że była żoną Zygmunta Luksemburczyka. Więc w 1384 roku ostatecznie postanowiono wybrać wtedy, oj, bardzo młodą jeszcze Jadwigę, gdyż miała ona około 10-11 lat, gdyż urodziła się prawdopodobnie albo w roku 73 lub 74. Więc została ona w 1384 roku królem Polski. To jest ważne, nie królową, królem Polski. Król Polski. Miała także ona wtedy już była w zasadzie zaręczona, oddana Wilhelmowi Habsburgowi, ale wiedziała ona, że przyjęcie korony polskiej wiąże się oczywiście tutaj z zerwaniem w zasadzie z nim małżeństwa.
Tutaj z miłością Jadwigi też wiąże się pewna legenda, jakoby kiedy Wilhelm przybył po Jadwigę na Wawel, tutaj chciał się z nią ożenić, może nawet była nawet część szlachty, która popierała jego kandydaturę jako tutaj męża Jadwigi. Kiedy miał przybyć pod Wawel w 1385 roku, Dobiesław Kurozwęcki miał go po prostu wygonić, a zrozpaczona wtedy, a jeszcze młoda Jadwiga miała okazać swą krzepę, wziąć topór i próbować tutaj zniszczyć toporem zamkniętą bramę zamku na Wawelu, a przed tym miał ją powstrzymać Dymitr z Goraja. Ale to taka już tylko ciekawostka, bardziej ostatecznie Jadwiga zgodziła się na małżeństwo z Władysławem Jagiełło, którego tu widzimy. Tu było tak zwane, mówi się na to, małżeństwo w imię racji stanu, gdyż różnica pomiędzy nimi, pomiędzy ich wiekiem w zasadzie była olbrzymia. Sama Jadwiga obawiała się swojego przyszłego męża, kazała wysłać posłańca, który miał opowiedzieć jej, jaki ten Jagiełło jest, a ten zaprosił posłańca do łaźni, tutaj, żeby pokazać, że tak powiem, siebie. Gdyż ona bardzo się właśnie obawiała, kto to będzie, czy to Litwin, przecież poganin, to na pewno ktoś taki zły, niechlujny, ale Władysław Jagiełło bardzo pozytywnie później zaskoczył nie tylko Jadwigę, ale także Polaków. No i w tym czasie na Litwie, na początku, może trochę wrócimy sobie do jej historii, mamy Litwą, właściwie Litwini rządzili Litwą właściwą, tak zwaną Aukształtą, to z tym nazwą można się później spotkać też w XX wieku, a także Żmudzią. No i w XIII wieku Mendok, władca Litwy, przyjmuje chrzest. Możemy sobie tutaj trochę to zapisać, do tego wrócimy. Mendok, na początku Mendok, on przyjął chrzest, ale szybko wrócił do praktyk pogańskich. Następnie Giedymin, on zjednoczył Litwę. Giedymin, on żył w latach 1315-1341. On zjednacza Litwę w pierwszej połowie XIV wieku i ma dwóch synów. Olgierda. I Kiejstuta. I razem z nimi organizuje wyprawy tutaj na Ruś. Zajmuje olbrzymie tereny, zajmuje też tereny Ukrainy, Białorusi. Litwa powiększa się dziesięciokrotnie, ale tutaj już ich następcy wyczuwają zagrożenia z zewnątrz, szczególnie od strony zakonu krzyżackiego, dlatego Jagiełło, czy też Jogaiła, jak był zwany na Litwie, postanawia przyjąć chrzest i właśnie ożenić się z Jadwigą, nawiązać sojusz z Polską. W 1385 roku ma miejsce Unia w Krewie. Unia w Krewie. Na której to nawiązuje się unia personalna między Polską a Litwą. Unia personalna, czyli unia dwóch państw łączona przez osobę władcy. Z taką unią mieliśmy już do czynienia w przypadku właśnie Ludwika Węgierskiego, który łączył unią personalną Polskę z Węgrami. Ta unia w Krewie, nie podobała się części możnych na Litwie i stryjeczny brat Jagiełły, wielki książę Witold Kiejstutiewicz, postanowił wszcząć bunt na Litwie. Wybuchła wojna domowa, która zakończyła się ugodą w Ostrowiu, ale Witold zawarł później sojusz z Krzyżakami, gdyż zyskał jakby władzę na Litwie i postanowił zawrzeć sojusz z Krzyżakami, oddać Żmudź im, Krzyżakom, w 1398 roku, a także postanowił wypowiedzieć wojnę z Mongołami. Tutaj bardzo energiczny człowiek, bardzo żywiołowy, wierzył w swoje siły, no ale tutaj zakończyło się to porażką nad Worsklą, całkowitą porażką Litwinów. Pozycja Witolda jako namiestnika na Litwie tutaj była bardzo wtedy zachwiana, ale już w 1401 roku zawarto nową jakby unię. To była Unia Wileńsko-Radomska. Unia Wileńsko-Radomska. 1401. Wileńsko-Radomska.
na której ostatecznie potwierdzono unię personalną, a następnie, ale nadal tutaj był problem z Witolda. Witold nadal chciał tutaj jakieś przywileje, więc dano mu tytuł wielkiego księcia na Litwie. Czyli stąd mieliśmy też Wielkie Księstwo Litewskie. Tutaj Witold otrzymał ten tytuł, wcześniej dziedziczony. Ale prawa po śmierci Witolda, który miał mieć ten tytuł dożywotnio, po śmierci Witolda miał je z powrotem przejąć Jagiełło. I ostatecznie jakby taki kształt całej tej Unii Polsko-Litewskiej nadano w 1413 roku w Horodle. Unia w Horodle. Unia w Horodle. Na Unii w Horodle potwierdzono tą odrębność polityczną Litwy, która właśnie miała mieć swojego wielkiego księcia, ale ten książę miał podlegać polskiemu królowi. Także tutaj przywileje szlacheckie szlachty polskiej rozciągnięto na część rodów litewskich, co miało właśnie wyrazić takie symboliczne połączenie tutaj państw, a także wprowadzono na Litwie urzędy na wzór Polski, żeby tak samo funkcjonowały. No i w zasadzie te pierwsze ruchy znacząco wykraczały poza samą Unię Personalną. Takie rzeczy nie miały miejsca w przypadku Ludwika Węgierskiego. Mieliśmy to jakby już pierwsze kroki do większego zbliżenia tych obu państw. No ale co się działo dalej, opowiemy sobie w następnym odcinku. Tam też zobaczymy sobie mapy, jak się rozwijały nasze kraje, a także dowiemy się dalej, co się stało w kwestii krzyżackiej. No więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie.